Dwie takie opowieści chciałem wam powiedzieć. Pierwsza. To było kiedyś na terytorium Persji. Było ono we władaniu mądrego dosyć władcy, umiłowanego, lubianego przez wszystkich szacha. Dlaczego lubianego? Ponieważ troszczył się bardzo o swój lud i pragnął dla niego nie tylko tego, co najlepsze, ale wychodził naprzeciw ich potrzebom. Mniejsze podatki dawał i tak dalej. Pewnego dnia wpadł na bardzo ciekawy pomysł. Być może jak ta nawet opowieść książę i żebrak. Przebrał się za biedaka i udał się do publicznej łaźni. Woda w łaźni była podgrzewana przez piec, który znajdował się w piwnicy, więc szach udał się do tego ciemnego miejsca, aby posiedzieć z człowiekiem, który doglądał ognia. Obaj jedli to samo proste pożywienie. Władca zaprzyjaźnił się z owym człowiekiem pracującym w samotności i w ciemności. Odwiedzał go więc codziennie. Robotnik przywiązał się do nieznajomego, ponieważ ten przychodził tam, gdzie on był. Pewnego dnia szach ujawnił swoją prawdziwą tożsamość i oczekiwał, że robotnik poprosi go o jakiś dar. No, skorzysta z tej przyjaźni, prawda? Ja bym miał tą pokusę, nie wiem jak wy. Mam tyle potrzeb jeszcze niespełnionych. Zamiast tego człowiek ten, który palił w piecu, długo patrzył w oczy swojego pana i głosem przepełnionym miłością, zdumieniem powiedział: pozostawiłeś pałac i chwałę, aby siedzieć tutaj ze mną w tej ciemnicy, jeść moje zwykłe jedzenie, przyjmować i przejmować się tym, co się ze mną dzieje. Innym możesz ofiarować wielkie dary, ale mnie dałeś samego siebie. Piękna opowieść. Nie tak dawno w innej historycznej książce czytałem, ale wybaczcie, nie mam takiej dobrej pamięci do nazwisk. On się nazywał jakoś Wang Chu, czy jakoś. Jeden z cesarzy chińskich. Były to czasy mniej więcej chyba XIII do XIV wieku, gdy już Chiny tak wyzwoliły się z tych najazdów otomańskich, plemion mongolskich. Wpadł na bardzo ciekawy też pomysł. Kazał zasadzić kilka milionów drzew, ponieważ wszystkie wojny wcześniej doprowadziły do zniszczenia drzewostanu i ludzie nie mieli ani owoców, ani opału. I bardzo mnie to wzruszyło, że byli w historii właśnie tak wspaniali, poświęceni dla ludzi władcy. Troszeczkę do południa mówiłem o Aleksandrze Wielkim, prawda? I jeszcze jedno takie ciekawe spostrzeżenie, które wyczytałem też w pewnej mądrej książce dla dzieci. Było to gdzieś niespełna 100 lat temu, gdy w Indiach był przewrót, królestwo miała zastąpić inna forma władzy. I na oczach młodzieńca ginęła jego matka i ojciec. I ojciec umierając, władca dał w opiekę swojego syna swojemu umiłowanemu słudze, mówiąc, żeby zabrał go do Anglii, tam go wyuczył. I tak się pożegnali. Chłopak później chodził do londyńskich szkół i nauczyciele zauważyli, że gdy dojrzewał, to było to bardzo dziwne dziecko. Inne dzieci w tym czasie już nieraz wytłukły szybę, tak jak ja w dzieciństwie. Nieraz tam miały obniżone zachowanie, nieraz dokuczały dziewczynkom, nie uczyły się, na wagary chodzili chłopcy. A on przykładny i idealny. I grono pedagogiczne razem z dyrekcją spotkało się razem i wezwano tego młodzieńca, aby zadać pytanie, w czym leży przyczyna. Że odbiega od norm, prawda? Tamci zachowują się nie zawsze szlachetnie, a on taki szlachetny. Nie był zbyt dobrze zbudowany, taki raczej szczuplutki, ale z dumą wyparł swoją pierś i mówił: pani dyrektor, profesorowie, ja nie mogę się zachowywać inaczej. Ja jestem synem króla. Synem króla. To pozostało w jego sercu i w jego pamięci. Więc dlatego nie tłukł jak inni szyb, nie chodził na wagary, nie dokuczał dziewczynom i się po prostu przykładnie uczył. Myślę, że z tej opowieści coś weźmiecie dla swojego życia, prawda? Już powiedziałem do południa, my też jesteśmy synami, córkami królewskimi. I to też nas obowiązuje do odpowiedniego zachowania. I o tym będę teraz troszeczkę więcej mówił. Jeśli wytrzymacie,
będzie przerwa na rozśpiewanie. Chciałbym to na dwie części podzielić, jutro jeśli chcecie trzecią, dzisiaj chyba nie zdążę. Jakie są formy ucieczki? To już z psychologii przed niedowartościowaniem. Ale problem jest, wiecie, fatalny. Dlatego fatalny, że jak już powiedziałem, 80% gdzieś ludzi jest niedowartościowanych. Ktoś kiedyś powiedział humorystycznie, a kiedy, pastorze, będziesz mówił o tych 20%, którzy są dowartościowani? Wydawało mi się, że 20 lat mówię. Dopiero niedawno zaczynam mówić w troszeczkę w inny sposób. A zauważyłem, że problem nie zawsze polega w tym, jak nieraz ja to ozięble jakoś oceniałem, że ktoś stracił wiarę. Często się tak mówi, prawda? Jak ktoś przestał chodzić do zboru, tak i tak się zaczął zachowywać, to najlepiej było stwierdzić, że stracił wiarę. Ale to nie jest, bracia i siostry, młodzieże, tak do końca prawdą. Cetas kiedyś napisał tak. Trudno kochać nielubianych, przyjąć odrzuconych w biedzie, lecz Bóg chce, byś kochał ich tak, jak On ukochał ciebie. To pierwszy cytat. Jak to dzisiaj zrobić? Jak to dzisiaj zrobić, żeby pokochać innych? No, wydaje mi się, że problem polega na tym, jak już trochę powiedziałem w szkole sobotniej, że najpierw musimy pokochać siebie. A żeby się to stało, rzucam pewną tezę, za chwilę będę udowadniał, która brzmi tak. Tajemnica prawdziwego szczęścia, twojego i mojego, leży w tym, aby polubić, pokochać to, co nam jest dane, a nie to, co chcemy. I tutaj często szatan nas punktuje, bracia i siostry, młodzieży, i po prostu zwodzi. Stawiając nam inne wybory, inne możliwości i pokazując inne w naszym życiu życie. Otwórzmy wspólnie razem Ewangelię Łukasza, 19 rozdział. Wiem, że wielu z was zna tą opowieść, ale dzisiaj z pomocą Jezusa popatrzymy na nią całkiem innymi oczami. W całkiem inny sposób. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 19 rozdział. Na pewno znacie tą historię, ale na początku kilka myśli wstępu. Kiedyś byłem na festiwalu, było to chyba 2 lata temu, brat Zdzisław Ples, lubię chodzić do jego grupy, gdy tam opowiada z psychologii pewne rzeczy. Nabył gdzieś w antykwariacie pewną książkę o pewnych anormalnościach wśród ludzi. I pokazał nam na przykład kobietę, która urosła zaledwie do wielkości dużej butelki z szampana. No i więcej nie urosła. I musiała sobie jakoś w życiu dać radę. Później pokazał dla kontrastu mężczyznę, który miał aż 3,40 m. No nie żył aż długo, chyba 30 parę lat, to był chyba Amerykanin, no bo serce nie wytrzymało. Ten miał dopiero problemy, prawda? Chyba większe niż ta malutka kobieta. Czy 40, nie wiem, czy sobie potraficie wyobrazić, jak wygląda człowiek, czy 40, który wchodzi gdziekolwiek, czy ma gdzieś spać, czy ubrać się, czy nie wiem, no, autobusem jechać, czymkolwiek. Później pokazał znowu niewiasty o takich hugenockich, my to nazywamy dzisiaj puszystych kształtach. Ja mam z Niemiec, tylko nie wziąłem na ten zjazd, pewną też niewiastę, która no, chyba rekord pobiła, no nie wiem, czy światowy, waży 740 kg. Aby ją zabierać do szpitala, to trzeba otworzyć okno i dźwig musi ją przetransportować. No ale tyle, ile ona je, to by się zdziwili codziennie. Wielu ludzi jest być może szczupłych, tak jak pokazywał nam pewnego księcia, który był tak chudziutki, że tylko było widać kości i skórę i nic więcej. I też musiał sobie jakoś dać radę. Do czego zmierzam? Techniki manipulacji, które są wśród nas, które narzucają nam pewien styl życia, niesamowicie nami manipulują. Można by podać nawet taką wyraźną tezę albo kilka, że na przykład teza pierwsza, że nikt dzisiaj nie jest uważany za wartościowego jedynie z tego powodu, że jest. Prawda? Że istnieje. Jego wartość dopiero się zaczyna, gdy albo jest piękny, albo bogaty, albo wykształcony, albo ma pozycję społeczną, prawda? Jak coś z tego nie ma,
to mało kto zauważa, że jest. A tekst, który bardzo znamy, który w Ewangelii Jana 3,16 brzmi, że albowiem tak Bóg umiłował świat jakich ludzi? Bogatych, wykształconych, z pozycją, pięknych, tak tam pisze? Że dał Syna swego narodzonego dla tych ludzi, aby nie zginęli, ale mieli żywot wieczny. Czy tak pisze w Ewangelii? No więc jakich umiłował ludzi Bóg? No to prawda, ale jakich? No wszystkich. A może zadam drugie pytanie. Może bardziej kocha przystojnych mężczyzn niż mniej? A może kocha Bóg bardziej ładne kobiety niż te mniej ładne? Proszę? To dlaczego wielu na tej sali uwierzyło inaczej? I nie okłamujcie się, tak jest. Wielu z was tak wierzy. Jesteśmy poddani niesamowitej manipulacji. Dzisiaj świat oddaje boską cześć supergwiazdom, ludziom cudu. Poczucie nieprzydatności, zmarszczki, bóle pleców, sztuczne szczęki są często tematem drwin, kawałów i dowcipów. Tak czy nie? Tak. Epidemia braku wiary we własne siły jest rezultatem całkowicie niesprawiedliwego systemu oceniania ludzkiej wartości. Jak któreś z tych trzech wariantów nie spełnisz, jesteś, jak to mówi polska piosenka, mniej niż zero. Być może ty i ja przez to nasze wystąpienie z jazd nie naprawimy świata, bo nie wierzę, że coś takiego jest możliwe, ale możemy pomóc radzić sobie naszej młodzieży w tej trudnej sytuacji i tym, którzy tutaj są. Jaki jest efekt tego rodzaju manipulacji? Że gdy rodzi się ładne dziecko, będzie widziało świat jako miejsce jakie? Ciepłe, akceptujące, a brzydkie o wiele lepiej pozna chłodne, stalowe oczy odrzucenia. Oto przykład. Kiedyś moja sąsiadka, ładna dziewczynka, loczki, blondynka, malutka, aniołeczek, laleczka, tak wszyscy ją oceniali. Ale pewnego dnia aniołeczek miał przygodę ze stołem i na kancie stołu rozbił wargę. Tak samo była ubrana na drugi dzień, te same miała loczki, ale nikt już nie zauważył, że aniołek idzie. Wręcz odwrotnie, pani w kiosku i w sklepie i sąsiadki wszyscy odwracali głowę. Czy ona była winna temu zdarzeniu? Ale to były właśnie te stalowe oczy odrzucenia. Dopóki wszystko było na jej twarzy piękne, to i ludzie traktowali ją tak, jak ta twarz wyglądała, prawda? 20 parę lat temu, gdy jeszcze odrabiałem wojsko i nieraz przygotowałem ładne dziewczyny, takie jak tutaj są do trepanacji po wypadku, to nieraz płakałem, bo musiałem ogolić wszystkie włosy. I tam widziałem na sali operacyjnej, ile to znaczy piękno i uroda. Zwiewny jest wdzięk uroda, mówi Salomon. Zwiewny. To może trwać tylko jeden ułamek sekundy. To może być pijany kierowca, który na was wiedzie. I nagle to, co było najcudowniejsze w waszym życiu, co podawało waszą radość, nagle jest bez wartości. Oszpecona twarz, zniekształcona, zniekształcony korpus, nieraz kończymy. Tak się nieraz to kończy. Jeśli oglądaliście kiedyś film, parę lat temu Telewizja Polska puściła o zachowaniu się ludzi w bogatych rodzinach, to było o Onassisów, Rockefellerów i innych, to pokazali tam tragedię. To był dokument oczywiście. Jak wielka liczba samobójstw jest w tych rodzinach. Różne tam były samobójstwa. Narkotyki, skok z helikoptera, z mostu, tabletki i tak dalej. A wydawałoby się, że jeśli ci ludzie są najbogatsi, to powinni być jacy jednocześnie najszczęśliwsi. Ale często wypowiadali się, jeśli nie publicznie, to w swoich pamiętnikach, że nie zaznali w swoim życiu jednego. Miłości. Tak z młodzieżą humorystycznie rozmawiałem w przerwie, nie z wszystkimi, więc wam opowiem. Czytałem bardzo ciekawy system wychowania angielski. Tam bardzo mało stosuje się dotyku. I system ten polega na tym, że przeciętna Angielka, czytałem, dziennie około 2 godzin, 3, pieści, głaszcze, czesze, kąpie i tak dalej, ubiera swojego kociaka czy pieska. A z mężem spędza od 6 do 8 minut na rozmowie. No nie mówiąc, że go w ogóle nie głaszcze, nie czesze, no bo zrobiła to już komuś innemu.
Vice versa, przeciętny Anglik, taka jest metoda wychowania, pieści, pucuje, myje, szoruje swój samochód i odkurza też gdzieś 2-3 godziny, a z żoną vice versa podobnie tyle rozmawia, no oczywiście nie głaszcząc ją i nie pucując. Do czego zmierzam? Są ludzie, którzy mnie uczyli przez wiele lat. Pastorze, jak ktoś kocha zwierzęta, to kocha ludzi. Być może kiedyś tak było, ale ja dzisiaj spotkałem wielu ludzi, którzy kochają zwierzęta, a nie kochają ludzi. Nawet gwiazdy, które znacie, mogą mieć 100 kotów czy 60 psów, a ani jedno dziecko nie zaadoptować. Nie? Może się tak zdarzyć. Na czym to wszystko polega? O co tutaj w tym wszystkim chodzi? Dlaczego tak się stało? Dlaczego ta epidemia niedowartościowania tak bardzo zalewa ten świat? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo komuś przed przyjściem Chrystusa zależy, aby ludzie stracili poczucie własnej wartości. A jeśli je stracą, to on ma ich momentalnie w swojej drużynie. Bo jak nie macie poczucia własnej wartości, to bardzo szybko ulegacie wszelkiej presji i wszelkim manipulacjom. Oto dowód. Znacie go. To nie tak dawno było. Gdzieś z 8 lat temu wielu artystów estrady, czy powiedzmy malarstwa, czy aktorów, czy prezenterów zaczęło się pokazywać w telewizji publicznej, no w tak zwanej kitce, prawda? Tu z tyłu. Pamiętacie? Tak jak chodzą tam w Chinach czy gdzieś. I co się stało wtedy na ulicach polskich miast? Pamiętacie? Prawie co drugi mężczyzna, a później co pierwszy, łącznie z dzieckiem, łącznie z wnukiem, dziadek nawet szedł. Tak samo się strzygli, każdy miał tutaj co? Taką kitkę. Nawet w naszych zborach były, wiesz, wiecie, to jest ciekawe. Nawet w naszych zborach niektórzy ulegli tej presji, prawda? Bo ktoś to pokazał, no to jak można inaczej się zachowywać? To jest jeden z dowodów. Popatrzcie, jak się zmienia moda, prawda? To, co w moim młodym wieku było, te koturny, mini i tak dalej, dziewczyny to powyrzucały na strych, a dzisiaj to wróciło to samo. Bo ktoś nam to narzuca. Jak jest w twoim życiu? Co jest twoją wartością? Co jest twoim celem, sensem? Co ma cię prowadzić do Boga? Mamy ten 19 rozdział otwarty? Studiujmy go. Może, aby zrozumieć, o co chodzi, Jerycho. Akcja się tam dzieje. Jest to niedaleko, kilka kilometrów od Jordanu. Karawany tam przejeżdżały do Jeruzalem. Były tam główne punkty celne w tym czasie. Można powiedzieć skład celny. Dużo kapłanów tam mieszkało również, centrum handlowe. Znienawidzony przez rodaków Judasz, przepraszam, Zacheusz, był celnikiem, prawda, czy ktokolwiek z Żydów, jeśli był celnikiem, był nazwany, tak życie Jezusa mówi, po prostu zdrajcą. Ale Zacheusz miał oprócz przydomka zdrajca jeszcze inny. Nie wiem, jak go nazywali. Liliput, Mikrus, Maluch. Był, Biblia mówi, niskiego wzrostu. Wyobraźcie sobie, jak w tamtym czasie musiało to na niego fatalnie działać. Jak działało? Czytajmy początkowe wersety. Dziękuję. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek jaki? Bogaty. No jeśli człowiek bogaty, to powinniśmy powiedzieć, Jezu, to powinien być jaki? No szczęśliwy i zadowolony z życia. Ale jeszcze raz chcę wam pokazać, że tajemnica szczęścia nie polega na tym, kto ile posiada, tylko jak do tego podchodzi, kim jest. I tutaj trzeci werset to zdradza. Pragnął widzieć Jezusa, kto to jest. Czy był dowartościowany Zacheusz, czy nie? Nigdy. Nigdy. Dlatego Słowo Boże mówi, że pragnął widzieć Jezusa, kto to jest. W tym pragnieniu były opowieści, że Jezus nie gardzi cudzołożnikami, że Jezus nie gardzi złodziejami, że Jezus nie gardzi jakimiś tam innymi ludźmi z różnymi problemami, że Jezus ich dotyka, uzdrawia, pomaga im. I wtedy Zacheusz pomyślał, jak im pomaga, to może i dla mnie jest... Co? Droga wyjścia, szansa. Może ktoś wreszcie pogłasze mnie w życiu i powie, że mnie kocha tylko dlatego, że jestem, że żyję.
Jak wołali w Jerychu na Zacheusza? Zdrajca, zdzierca, złodziej. Większość ludzi rozpoznawała go jako przełożonego celników. Dla Rzymian był kolejnym numerem w ewidencji, był zaledwie pionkiem w olbrzymiej machinie sięgającej aż do Rzymu. Izraelscy zeloci, ci, którzy chcieli przewrotu politycznego, podejrzewają niektórzy teolodzy, że tam Judasz też należał, nazywali go zdrajcą, bo zaprzedał się wrogowi. Inni z pewnością obwiniali i obmawiali go za plecami. Tymczasem Jezus, przechodząc przez miasto, miał możliwość się z Nim spotkać. I o tym spotkaniu chciałem z Wami mówić. Pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, werset trzeci. Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był bardzo wysoki. Tak tam pisze? Bardzo niski. Jak Biblia mówi, że był małego wzrostu, to on naprawdę był co najmniej głowę mniejszy niż przeciętny Izraelczyk. To powodowało pewien dyskomfort, że nigdy nie był w stanie w tłumie popatrzeć na kogo? Na Jezusa. A tym bardziej, że był zdrajcą, zdziercą, kolaborantem, złodziejem, więc być może nawet by oberwał od niektórych po bokach za to, że się tam pcha, prawda? Tu nie jest twoje, złodzieju, miejsce. Czytamy w czwartym wersecie, na jaki pomysł wpadł. Pobiegł więc naprzód, mniej więcej sobie obliczył, w którą stronę idzie Jezus. Wszedł na drzewo sykomory. Sykomora to jest jakby dzika figa. Jeśli ktoś był w krajach śródziemnomorskich, to wie, że drzewo figowe ma strasznie gęste liście. Tak gęste, że bardzo łatwo się można w nich po prostu schować. Ale wiecie, że jest jeden problem, że jeszcze nikt z ludzi nie był w stanie się schować przed kim? Przed Jezusem, przed Bogiem, prawda? To się jeszcze nikomu nie udało. Niektórzy to próbują. Pod osłoną ciemności coś zrobić złego. Pod osłoną tego, że nie widzi pastor, czy tam mama, tata, prawda? Próbują pewne rzeczy zrobić i wydaje mi się, że jak nie widzieli, to i Bóg tego nie widział. I Biblia mówi, że wszedł na to drzewo, wyobrażacie sobie? Bogaty człowiek, przełożony celników, wchodzi na drzewo. No na drzewo to myśmy wchodzili, ale kiedy? Byliśmy dziećmi. A jak teraz jesteśmy dorosłymi, wchodzicie na drzewo, czy nie? Kto z Was teraz wchodzi na drzewo? No kto był ostatnio na drzewie? O, da się. Ty też byłeś. No, jeszcze wypada. No. Ale ci z siwymi włosami byli na drzewie ostatnio, czy nie? No jakby tak brat Lazar wchodził na drzewo, to powiedzcie, co by rodzina pomyślała i sąsiedzi o nim? No chyba coś mu się stało, prawda? Przyszliby zaraz do żony i powiedział, że żona, twoje mężu, co się stało? Pogodowie wzywaj. A czemu? No bo on na drzewo wchodzi. Nie wiem, Biblia nie zdradza, ile Zacheusz miał lat. Ale na pewno nie był już młodzieńcem. I wejście na drzewo było dla niego naprawdę nie lada odwagą, prawda? Ale jaka chęć ciągle mu towarzyszyła? Czytamy tam. Aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. Czyli jego pragnienie było bez względu na to, czy się znowu będą śmiali ze mnie, czy znowu będą sobie drwili. To dla mnie jest najważniejsze. Schowię się za tymi liśćmi. Będę obserwował go z góry i nikt tego nie zauważy. Gdyby w tym momencie się historia kończyła, to byłoby to cudowne. Ale tu się dopiero historia zaczyna po prostu. Zacheusz tak naprawdę nie wiedział, kim jest Jezus. Nie rozumiał, że dla Jezusa bariera liści, muru, bariera maski twarzy, może ładnego ubioru, może w Jaguarze ktoś przyjedzie, czy w BMW. Dla niego nie ma bariery, żeby poza tymi przyciemnionymi szybami, czy wspaniałym samochodem, czy wspaniałym domem, czy nawet za jakąś tam witryną, zobaczył prawdziwe twoje wnętrze. Jezus miał niesamowity duchowy wzrok. Nie wiem, jak go nazwać. Rentgen, noktowizor, nie wiem jeszcze, jak to powiedzieć dzisiejszym językiem. Ale potrafił przeanalizować każdego człowieka. Nawet gdy w tłumie było tysiące ludzi. Pamiętacie, a ta niewiasta go dotknęła i nawet uczniowie mu zwrócili uwagę. Panie, przecież wszyscy się dotykają, a Ty mówisz, ktoś mnie dotknął. To był Jezus. On czuł, widział każdą potrzebę każdego człowieka.
i każdego traktował na jednakowym poziomie. I co czytamy? 5 werset. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do Niego. Zatrzymajmy się na chwilę. Zacheusz ukrył się jak komandos za tymi liśćmi. Nawet może wybrał szatę o kolorze liści, prawda? Żeby czasem go nie było widać. I wydawało mu się, że jest wszystko w porządku. I nagle zbliża się Jezus i tłum. I co robi Jezus? Zamiast patrzeć tak, czy w tłum, to gdzie patrzy? Akurat na to drzewo, gdzie on siedzi. Być może nawet sobie szybko pomyślał, a nie mógł patrzeć na inne drzewo? Dlaczego akurat to? Ale pewnie mnie na pewno nie widzi jeszcze. On patrzy może na liście. Ale serce mu już co? Bardzo mocno biło. Spojrzał w górę i rzekł do niego. Zdrajco, zdzierco, kolaborancie, zejdź śpiesznie, gdyż dzisiaj muszę się zatrzymać w twoim domu. Tak powiedział? A może tak jest w Piśmie Świętym? Może ja mam inne Pismo Święte? Powiedzcie mi. Jak powiedział Jezus? No ale jak powiedział? Zdrajcu? Tak powiedział? Mikrusie? Lilipucie? Jak? No jak? Powiedzcie. Jak tam pisze? Zacheuszu! Co mi to mówi, bracia i siostry, droga młodzieży? Że Jezus każdego z nas zna po imieniu. To nie tylko Aleksander, mówiłem, znał 30 tysięcy imion swoich żołnierzy. Ale Jezus zna wszystkie nasze imiona. A jak znał po imieniu Zacheusza, zna po imieniu ciebie, czy jesteś Małgosią, czy Krysią, czy Danką, czy jesteś Danielem, czy kimkolwiek, to jest to dowód, że nie tylko zna twoje imię, ale Jezus zna również co? Twoje problemy, twoje kłopoty, twoje smutki, twoje radości, twoje bóle, twoje rozgoryczenie. On to zna. On to wszystko wie. I tak naprawdę stwierdzenie Zacheuszu, zejdź, to nie było stwierdzenie tylko znam twoje imię. Ale Zacheuszu, ja wiem, na czym polega twój problem. I teraz, choć go nigdy przedtem przecież nie spotkał Jezus, a nazwał go jednak po imieniu, prawda? Nikt mu z apostołów nie powiedział, słuchaj, tam widzieliśmy takie przełożone celnikami, Mikrus, zdrajca tam, wiesz, na drzewie jest. Przecież to nie na tym polegało. Być może nawet w tłumie się dziwili, co on do liści mówi, Zacheuszu, zejdź. Przecież tam nikogo nie widać. Ale Zacheusz, mimo że na pewno miał opory, mimo że na pewno serce mu niesamowicie kołatało i miał niesamowity strach, to jednak coś stało się, że jednak zszedł. I tym coś, czy tym czymś jest druga część 5 wersetu. Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Ha, ciekawe. Czytaliśmy dwa razy, że Zacheusz pragnął ujrzeć Jezusa. Czy tam w tym pragnieniu było, że chciał go dotknąć, porozmawiać? Nie. Zacheusz tylko chciał na Jezusa co? Popatrzeć, nic więcej. Wiecie, co mi to mówi? Że nieraz my w naszym życiu duchowym za mało prosimy. Za mało pragniemy. Że Bóg chce nam o wiele więcej dać niż to, co my w tej chwili mamy, czy pragniemy mieć. I taki prezent uczynił Zacheuszowi. Powiedział Zacheuszu, ja nie tylko wyjdę naprzeciw twojej maleńkiej potrzeby, że chcesz mnie zobaczyć, ale Zacheuszu, ja chcę dzisiaj gościć w twoim domu. Czy wyobrażacie sobie te słowa? Ja? Zdrajca? Ja, kolaborant, złodziej, mikrus, zdzierca? W moim domu Jezus? Ja sobie wyobrażam, jaka burza w umyśle się działa rozwiązań. Czy Jezus mówi prawdę? Czy może się naśmiewa ze mnie? Czy kpi? Co to jest? Ale Biblia sprawozdaje bardzo dziwną rzecz. 6 werset. I szedł śpiesznie i przyjął go z radością. Popatrzcie, po raz pierwszy chyba w życiu Zacheusz przestał patrzeć na kogo? Na ludzi. Bo wcześniej wszedł na to drzewo sykomory, żeby czasem ktoś tego
Nie widział. A teraz szedł pośpiesznie na oczach ilu ludzi? No przynajmniej setek, prawda? I wcale mu to nie przeszkadzało, bo dla niego najważniejsze w tym momencie była nie grupa, nie to, co inni robią, to, co świat robi, koledzy, koleżanki, ale kto był najważniejszy? Jezus Chrystus. I to, co do niego powiedział. Chcę być dzisiaj w Twoim domu. Chcę, abyś mnie ugościł. Właśnie Ty, który tak jest brzydko przez ludzi nazywany. Właśnie Ty, który nie ma poczucia wartości. Właśnie Ty, który od dzieciństwa byłeś poniżany, bo byłeś maleńki. Chcę w Twoim domu gościć. Manipulacje. Manipulacje. Oto dwa dowody. W Stanach Zjednoczonych na kilku uniwersytetach prowadzili podobne badanie. Poddano tym próbom młodzież ze szkoły podstawowej, średniej i ze studiów. Wyniki badań były identyczne. Zgodność około 60-80% ulegało manipulacji. Bardzo proste badanie. Były trzy pręty. A największy, B najmniejszy, C malutki. I badani z różnych grup ludzie, młodzież, mieli pokazać tabliczkami A, B, C. Zależy, co profesor pokazał. Przy czym w każdej grupie po ileś tam osób, 5 czy 6 było takich grup, zawsze 9 było podstawionych. A podstawienie polegało na tym, że profesor, który czynił te badania, mówił, możecie, co chcecie pokazywać, ale nigdy nie wolno mu pokazać czego? Prawdy. No i zaczęło się. Szkoła podstawowa, kilka grup. Ten, który nie wiedział, jak pokazał profesor pręt A, to bez namysłu podniósł tabliczkę. Ale zauważył, że koledzy się coś uśmiechają, coś tam dziwnie zachowują. Profesor też udał zakłopotanie. Patrzy na te wszystkie tabliczki i 60-80% ilość tam 5 czy 6 było powtórzeń uległo czemu? Manipulacji. Ze wstydu przed kolegami jak najszybciej ukryli to i byle co do góry podnieśli, żeby nie wyróżniać. I tak było wśród szkoły podstawowej, wśród szkoły średniej i studentów. Wyraźny dowód, jaki wpływ i presję ma otoczenie. I ja to doświadczam, bracia i siostry, w naszych domach, w naszych rodzinach. 20 lat jestem pastorem. I zauważam bardzo dziwne koleje losu. Że nieraz te dzieci, które nieraz tu pociągami jeździły koło mnie, samochodami, różne rzeczy tu mi robiły w czasie kazania, o których niektórzy się wypowiadali, że bardzo niegrzeczne dzieci, dzisiaj wyrosły, działają z Boże, pożenili się, niektórzy nawet głoszą Ewangelię. A te dzieci, które nieraz tak siedziały grzecznie z przodu i tak jak usiadły, to 6 godzin siedziały, gdzie nieraz starsze siostry mówiły, siostro, bracie, ty masz grzeczne dziecko. To jakaś dziwna rzecz, że gdy skończyły 20 lat i kilka, jakieś rogi zaczęły im tutaj rosnąć i jakoś zaczęły się inaczej zachowywać. Dlaczego? Presja. Presja po prostu. Myśmy ostatnio dyskutowali nawet na modlitewnym spotkaniu. Ellen White tak pięknie mówi w chrześcijańskim domu o wychowaniu, o nabożeństwie, o modlitwie, o wielu rzeczach. I może tak być. Możecie się modlić, możecie dzieciom miłość pokazać, można im wszystko dać, ale pewnego dnia może się coś w życiu ich zdarzyć. Niesamowita presja. Pamiętam i w swoim klubie sportowym naszym kapitanem był Sławek. Sławek lubiał samochody i naprawiać je, więc gdy kończyliśmy szkołę podstawową, poszedł do technikum samochodowego. A jako, że większość kolegów go lubiało, więc bodajże 8 chłopców czy więcej kolegów poszło do technikum samochodowego. No bo tam poszedł Sławek, kapitan, nie? Nigdy w życiu nie zostali mechanikami, ani naprawili samochodu, ale tam był Sławek, więc oni tam poszli. To jest manipulacja, której ulegamy. Kolejna ciekawostka. Może będziecie zaskoczeni, co wam teraz w tej chwili powiem. Czy wiecie, dlaczego Stalin, Józef Stalin, stał się takim zbrodniarzem? Do niedawna było to zakryte. Jeszcze nie doliczono, czy wymordował 30 milionów ludzi, czy 40, nie wiem, czy się ktoś doliczy tego. Nawet gdy pisał swoją biografię, to najpierw zniszczył miejscowość i wymordował wszystkich, którzy tam mieszkali,
żeby czasem ktoś tej książki nie zakwestionował. Ale jak to się stało, że taki okrutny człowiek pojawił się na świecie? To jest bardzo proste i ciekawe. Otóż urodził się z bardzo dziwną wadą. Na jego stopach, tylko nie wiem, nie czytałem w tej książce, na której, dwa palce były zrośnięte błoną, taką jak u żaby czy u ptaka wodnego. I cały czas go przezywali albo żaba, albo dziewięciopalczasty w dzieciństwie. I dlatego, gdy doszedł do władzy, to pokazał, co teraz dziewięciopalczasty wam pokaże, prawda? Ale to stało się wcześniej, nim został w jego dzieciństwie, że nie czuł swojej wartości, był poniżany, niedowartościowany i w wyniku tego stał się jednym z największych zbrodniarzy. Jak jest w twoim życiu, bracie i siostro? Być może nikt w twoim domu nie mówi, że cię kocha, dlatego że jesteś. Być może rodzice zachowują się tak dziwnie, jak nieraz jako pastor to zauważam i nieraz, z przykrością muszę powiedzieć, napominam niektórych. Jak była ta siostra w stanie błogosławionym, to mówiła: pastorze, módlmy się, żeby miała zdrowe dziecko. Nieważne już płeć. A jak się dziecko urodziło, to już były narzekania. Ten chciał chłopca, ten dziewczynkę i tak dalej. To jest pierwsze. A później większość tych rodziców to chce mieć geniusza. Najpierw chciało mieć normalne dziecko, a później nagle każdy chce mieć geniusza. Iloraz przynajmniej inteligencji 200 czy ileś, prawda? Jakieś to dziwne jest w tym naszym świecie. Najpierw prosimy o zdrowe dziecko, a później ulegamy manipulacji i chcielibyśmy mieć takie ambicje, żeby nasze dziecko to było najcudowniejszym geniuszem. I czyni to, wiecie, niesamowite spustoszenie. Nie mam aż tak wiele czasu porozmawiać z wami, ale chociaż o dwóch tragediach Zakopanego wam opowiem. Zakopane słynie z kilku rzeczy. No piękne góry, to wszyscy zauważacie. Największa ilość samochodów w Polsce i największa ilość rozwodów. W klasie, gdzie chodzili moi chłopcy, 60-80% to z rozbitych małżeństw dzieci. Tragedia po prostu, bo nie wiadomo, czy ten, który jest, to jest wujek Paweł, pan Krzysiu, kto to w ogóle jest teraz, to nie wiadomo. Ale jak rozbite rodziny, no to i dzieci wiadomo, jak się zachowują. W liceum, w którym często mieliśmy też zimowiska, Balcera, koło dworca, miałem bardzo dużo wykładów, miałem bardzo dobre układy z dyrekcją. No i można powiedzieć, że nawet się zaprzyjaźniłem z młodzieżą, bo nieraz do sklepiku mnie zapraszali w przerwach, razem piliśmy tam wodę mineralną, czy rozmawialiśmy. No wiecie, bardzo dobrze się czułem. No ale wyrwano mnie stamtąd. I do czego zmierzam? Grono pedagogiczne pewnego dnia zaprosiło mnie na spotkanie. Pani dyrektor, wicedyrektor i pani pedagog. I prosili, żebym spróbował uratować pewną dziewczynę, która uprawia prostytucję, nawet nie biorąc za to pieniędzy. Dziewczyna z bardzo znanej rodziny w Zakopanem, prawników. Pytałem, dlaczego tak się stało. Cała miłość w jej życiu to była kasa. Nic więcej. Całą miłość, którą rodzice jej dali, to ciągłe bankiety, ciągłe wyjazdy zagraniczne i tak dalej, kariera, procesy, nie procesy, a cała miłość była przelana, tu masz pieniądze. Chcesz samochód? Proszę bardzo, chcesz to wszystko. Czyli zauważyła cynizm, prawda? I jako wynik niedowartościowania przez to, co czyniła, bo jest ładną dziewczyną, właśnie czyniła tą bardzo przykrą sprawę. I starałem się z nią rozmawiać, ale muszę powiedzieć, niestety bez skutku. Nieuleczalnie zgnębiona, poniżona, nie znająca Boga ani niewierząca i dlatego nie miałem żadnych szans. Nawet gdy mówiąc, że może pewnego dnia zapragnie być żoną, jak wtedy się będzie czuła, jak spojrzy w oczy swojemu mężowi czy tym innym, gdzie pójdzie ulicami tego miasta, którzy ją tak zhańbili. To jest dla niej nieważne. Ja krzyczę, to jest mój krzyk, chcę pokazać, że żyję, że jestem. I chcę właśnie zaszkodzić moim rodzicom, aby pokazać, że to, co czynią, jest nie fair, bo nigdy miłości w swoim życiu nie zaznałam. Druga dziewczyna. Też prawie 18 lat. Straszliwie zagubiona w sobie. Cicho siedzi na lekcjach. Pląta się gdzieś po korytarzach. Widać, że taka
no wewnątrz zamknięty. A najdziwniejsze, bo bardzo znani lekarze, to jej rodzice, też w Zakopanem. No i pewnego razu zaczęliśmy rozmawiać po pewnych wykładach o narkomanii. I pytam, dlaczego tak się dzieje? Co się stało? Ona płacze. Mówi, pastorze, to się tak pięknie mówi. Co z tego, że mam swój komputer, swój samochód? Co z tego, że mamy basen? Co z tego, że byłam w Stanach i na Wyspach Kanaryjskich wszędzie? Jak jeszcze nigdy mama mi nie powiedziała i tata, że mnie kochają. Zaczyna płakać. Mówi, pastorze, gdyby nie mój dziadek, to ja bym chyba zwariowała po prostu. Tylko dziadek jeszcze mnie raz pogłaszcza, podotyka, poczesze i mówi, moja wnuczko, ja cię tak bardzo kocham. No ale dziadek mieszka daleko, to nie zawsze się z nim widuje. I aż krzyk był w jej łzach, w jej wypowiedzi i wcale się nie dziwię, że była tak dla innych zamknięta, bo niewielu znało przyczynę tego, co się stało. Wydawało się ludziom, że jest tak dobrego domu, że powinna być zadowolona, uśmiechnięta. Nawet podejrzewano, że miała jakąś chorobę psychiczną. A to była normalna, zdrowa dziewczyna. Tylko nie zaznała tego, czego nam najbardziej w życiu potrzeba. Akceptacji, miłości, dotyku, powiedzenia przez kogoś, że kocham cię takim, jakim jesteś. Trudno, synu. Może nie będziesz geniuszem. Tatuś też nie był, czy mama. Ale ja cię kocham. A nie to, że dajecie dziecku taki nacisk, ty musisz być to, to, to i to, a dziecko w czasie przeprowadzki, czy kiedykolwiek zauważa wasze dzienniczki ucznia, czy co, i widzi tata na bagarach, był mama, i zachowania złe i tak dalej, a z dzieci nagle chcą zrobić co? Geniuszy. To jest nie fair. Czy na tym to polega? Czy my mamy kochać tylko tych, którzy najwyżej się wykształcą, najpiękniejsi będą, najbogatsi, a tamtych już zostawić? Bracie i siostry, coś się z nami stało. Ale nie dziwcie się, że się tak dzieje. Ulegamy tej manipulacji. Leci taki serial, pamiętacie, on się nazywa chyba Moda na sukces. Chyba dobrze mówię. Wiem, że tam jest tysiąc już ileś odcinków. I w poprzednim zborze, gdzie pracowałem, była taka nasza siostra i ja wiedziałem, że nie mogę po tej 16 ją odwiedzać, bo nie ma nic z odwiedzin duszpasterskich, bo ona po prostu mówi, proszę się zamknąć cicho, teraz mój serial leci. I ja oglądałem tam chyba już 10 czy 30 odcinków, u niej parę jeszcze gdzieś i mi się wydaje, że to jest ciągle to samo. Że ci ludzie się tam ciągle kłócą, śpią nawzajem, nie wiadomo kto z kim żyje, te dzieci jakoś tak tu i tu tak porozsypawane. Nie wiadomo, czy teraz ojciec z nią jest, czy to syn, czy już to było, czy znowu będzie. Ale ta siostra jest zafascynowana i ona mówi, że ona się tak wczuła w to, że dla niej, gdyby nie zobaczyła, to byłby stracony dzień. Ja jej mówię, siostro, przecież Chrystus przyjdzie. Dla nas, jak mówi Ellen White, stracony dzień to byłby wtedy, gdybyśmy nie porozmawiali z naszym Jezusem. Gdybyśmy Mu nie powierzyli swojego życia, a nie zobaczyli jakiegoś tam serialu, który nie wiem, ile tam będzie miał odcinku. I nie dziwcie się, bracia i siostry, jeśli nawet starsi ludzie ulegają tej manipulacji, że młodzież ulega. Jest coś w tym, że zamiast, ja się złapałem nawet na tym, to pierwsze, na czym się złapałem, to był serial, ale to wcześniej jeszcze oglądałem, Arsène Lupin. Taki, wiecie, podrywacz, zawsze tak kiwał, wykiwał innych, policja zawsze wykiwał wszystkich. I właściwie popierałem zło, bo cieszyłem się, że wykiwał policję i inny, i kobiety wykorzystywał. Popatrzcie, nie cudzołóż, popierałem, nie kradnij, inne przykazanie i pastor kościoła adwentystów. W końcu powiedziałem, oj, coś się dzieje z twoim umysłem, Krzysztof. Uległeś manipulacji. Przecież to jest człowiek, który według Ewangelii traci zbawienie, prawda? A on jest twoim idolem. Wiecie, wiele mi rzeczy zabrano w życiu i kolejne mi zabierają. Gdzieś tu to miałem. Nie wiem, czy zabrałem z sobą, czy nie. Kiedyś moim idolem był Winnetou. Ja się na tym wychowałem. Wy jako młodzi ludzie nie znacie, o czym ja teraz mówię. Bo kto z was tam oglądał Winnetou czy Apanachi? To już jest jako antyk. Ale w każdym razie byłem przerażony, bo niedawno przeczytałem, że Karol May był hochsztaplerem, defraudantem i takim różnym tam człowiekiem i nigdy nawet nie był w Ameryce i w ogóle pisał, zmyślał z pamięci.
I byłem, wiecie, zaskoczony, że tak wspaniały postać, która była moją ulubioną, Olczurehan i tak dalej, że stworzył to człowiek o tak nieszlachetnej pozycji społecznej. Ale tak to jest. I nieraz, wiecie, się walą nawet te rzeczy, które kiedyś wierzyliśmy, uznawaliśmy. Pamiętajcie, że nie ten jest wielki, co się go ludzie obawiają, lecz ten, którego Ojca wszyscy kochają. I taki był Jezus. I wróćmy do tego, a później o kolejnych technikach manipulacji powiem. I szedł śpiesznie i przyjął go z radością. 6 werset. Kiedy Zacheusz usłyszał z ust Jezusa swoje imię, wywarło to na nim ogromne wrażenie. Doprowadziło go do niewiarygodnej przemiany, a jakiej przeczytamy za chwilę. Coś dziwnego się stało w jego życiu. 7 werset i kolejny. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Ciekawa rzecz. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana w czasie tej uczty: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim. A jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Spotkanie z Jezusem do czego doprowadziło Zacheusza? Do niewiarygodnej przemiany. Połowę majątku oddać ubogim i zadość uczynić tym, których oszukał. Bo jako przełożony celników wpadł na bardzo ciekawy sposób. Jak przejeżdża jeden wielbłąd, to jeden denar dla Rzymu, a jeden denar dla kogo? Dla Zacheusza. A jak ci się nie podoba, no to ja cię 3 denary według taryfy skasuję. No więc wielu pomyślało, to lepiej już zrobić tak. Jeden dla cesarza, jeden dla Zacheusza. To już mam 1 denar w kieszeni, prawda? Z jednego wielbłąda. Jak 10 karawana miała, to już 10 denarów mam, prawda? A to była praca jednego dnia. To nie było byle co. No i tak Zacheusz bardzo szybko wszedł w majątek. I teraz, gdy powiedział, że połowę majątku rozdam ubogim, a w 4 oddam tym, którym wymusiłem, stał się jakim człowiekiem? Czy myśleliście nad tym? Miał willę, miał basen, miał sługi, służebnice, miał apartamenty, tarasy, 3 sypialnie, jedną na zimę, jedną na lato, jedną na wiosnę. A w tym momencie jakim się stał człowiekiem? No jakim, powiedzcie? Proszę? No ja też tak podejrzewam. Spróbujcie zrobić to samo dzisiaj. Połowę majątku sprzedajcie, rozdajcie ubogim, a jeszcze w 4 oddajcie tym, którym tam coś się wam przypomni, to zobaczycie, jacy się staniecie. Bo to było bogactwo nieuczciwie zdobyte. A po drugie, że to bogactwo mu nie dało takiej radości, jak wizyta Jezusa w jego domu. Przecież Jezus nigdzie, tu jest powiedziane, wymagał tego od niego. Nigdzie mu nie powiedział: Zacheuszu, ty złodzieju, ty zdzierco, oddaj ten majątek i tak dalej, wynagrodź to. Przecież nic takiego Jezus nie mówi. Dlaczego on to uczynił? Czy myśleliście nad tym? Bo po raz pierwszy ktoś go zawołał po imieniu. Być może on nawet zapomniał, że się nazywa Zacheusz. Bo wszyscy go inaczej nazywali. Bo po raz pierwszy ktoś naprawdę go dowartościował. Podał mu dłoń, powiedział, że smaczne jedzenie, ze smaczną potrawę przygotowałeś, że masz dobrze urządzone mieszkanie, fajnie tu jest wszystko wokół, że jesteś takim miłym gospodarzem. Po raz pierwszy ktoś go dotykał i pokazał, że kocha go tylko dlatego, że jest. Że jest. Co mówi nam ta historia? Bóg zna dokładnie ciebie i mnie. Szczerze interesuje się twoim życiem. Od tego, jak mu odpowiesz, zależy twoje życie tu na ziemi, a także gdzie spędzisz wieczność. To wezwanie: Zacheuszu, chcę być w twoim domu, jest wezwaniem do każdego z was. Krysiu, Zosiu, Basiu, Aniu, Urszulo, chcę być dzisiaj w twoim domu, w twoim życiu. Chcę, abyś naprawdę zrozumiała wartość swojego życia. Chcę, abyś naprawdę zrozumiała, że kocham cię tylko dlatego, że jesteś, a nie dlatego, co posiadasz i czy wygrałaś jakąś miss piękności, czy nie. Kocham cię tylko dlatego, że jesteś, że pragniesz mnie ujrzeć.
Skąd o tym wiemy? Popatrzmy na werset 9. A Jezus rzekł do niego, przepiękne słowa. Jak ja bym chciał od Jezusa usłyszeć to. Nie ze Słowa Bożego, ale z ust samego Jezusa. Niewielu ludzi to słyszało. Łotr to słyszał na krzyżu, kiedy Jezus powiedział, dzisiaj ci zaprawdę powiadam, będziesz ze mną w raju. To jest przepiękne, prawda? Umierać w uszach i w końcówce myślenia swojego na tej ziemi, że Jezus powiedział, będę, czy jestem zbawiony. I to samo usłyszał z ust Jezusa. Wiecie, to się rzadko zdarzało. Zacheusz, wyobrażacie sobie? Ten, który był nazwany zdziercą, złodziejem, kolaborantem. Co powiedział Jezus? Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Ponieważ cel przyjścia Chrystusa na ziemię jest jaki? Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić, czyli uratować to, co zginęło. No więc, gdzie to zginął Zacheusz? Jeśli Jezus też przyszedł go uratować i zbawić. Gdzie on to zginął? Przecież on żył i to nawet się miał dosyć dobrze, prawda? Miał dom, miał pozycję społeczną, dobre zarobki. Gdzie zginął Zacheusz? Powiedzcie mi. Co uratował w jego życiu Jezus? Zacheusz nie miał tego, co wielu dzisiaj ludzi. Różnie to ludzie nazywają pewnością zbawienia, doświadczeniem Jezusa w swoim życiu. Jakkolwiek byśmy to nazwali, Zacheusz był człowiekiem zagubionym, pokrzywdzonym, zdesperowanym i gotowym na wszystko, ponieważ próbował różnych form dowartościowania, ale nic mu to nie pomogło. Dopiero wizyta Jezusa i wypowiedzenie po prawdziwym imieniu, tym kim jest, spowodowała tak niesamowitą przemianę. Czy to dzieje się w twoim życiu? Może tutaj, na tej planecie, w mieście, gdzie jesteś z Boże, jeszcze nikt ci nie powiedział, że kocha cię dlatego, że jesteś. Może jeszcze nikt cię nie dotknął i tym dotykiem pokazał, że cię kocha. Gdyby nawet takiego człowieka nie było, to pamiętaj, że Jezus dzisiaj mówi to do twojego serca. Kocham cię. Nie wiem, jakie masz imię. Tylko dlatego, że jesteś. Że żyjesz. I mnie naprawdę nie interesują zmarszczki na twojej twarzy, mówi Jezus. Mnie naprawdę nie interesują jakieś trądzi, krostki, które masz. Mnie naprawdę nie interesują może twoje puszyste kształty, jak było w tej scence. Mnie naprawdę nie interesuje to, że nie masz nic na koncie, a może jesteś jeszcze na kredycie. Ja naprawdę nie jestem zainteresowany tym, że tyle lat piłeś, paliłeś, czy może prowadziłeś życie niemoralne. Ja pragnę powiedzieć ci dzisiaj, tak jak do Zacheusza, kocham cię i chcę być w twoim domu. Czy jesteś w stanie naprawdę zaprosić Jezusa na to spotkanie? Czy jesteś w stanie przyjąć to i powiedzieć Mu, oczywiście przecież nie będę tego robił jak na zachodzie, czy gdzieś i powiem, kto teraz pragnie, niech powstanie, przyjdzie do przodu. Przecież to nie o to chodzi. Ale pomyśl w swoim sercu dzisiaj, gdy rozmawiamy, jaka jest twoja wartość. Jak wiele Jezus uczynił dla ciebie, dla twojego zbawienia. Jak wiele miłości pokazał w tym zdarzeniu z Zacheuszem. Czy nie byłby czas, żebyś nareszcie uwierzyła, że jest ktoś, kto cię kocha? Ewangelia tak bardzo dziwnie mówi, że nawet nasze włosy przez tego kogoś są na głowie policzone. Czy wiecie o tym, że nauka do dzisiaj nie umie obliczyć, ile mamy włosów? Oblicza tylko na zasadzie hipotezy, że tam na metrze, przepraszam, w centymetrze kwadratowym jest tyle razy, ile tam jest, prawda, i się mniej więcej to liczy. A Jezus zna każdą ilość. Czy wiecie o tym, co mówi Ewangelia? To jest tak wzruszające, że gdy wróbelek pada na ziemię, coś to takiego wróbelek, prawda? To niebo też o tym wie. A nam się nieraz wydawało, Jezu, że gdy cierpieliśmy, gdy ktoś nas obraził, że jesteśmy sami. A różni są ludzie wśród nas. W pewnym zborze, w którym pracowałem, była
pewna dziewczyna, która się w bardzo dziwny sposób zachowywała. Nie opowiem wam, w którym, więc nikogo tutaj nie urażę. I nie wiedziałem, jak do niej podejść, jak jej pomóc. Ani kazania nie umiała usiedzieć, ani lekcji. Ciągle taka podekscytowana, ciągle taka nieraz płacząca. Ale po pewnym czasie jakoś zaprzyjaźniliśmy się i płacząc opowiedziała mi tragedię swojego życia. Jak sobie pomyślałem, może to nie tylko jedna jest taka niewiasta. Gwałcił ją przez kilka lat jej ojciec. I mimo, że to było dawno temu, jak była dziewczynką, to do dzisiaj jeszcze to pamięta. Wyście to oglądali na filmach, bo nieraz tam w środę, czy kiedyś lecą takie teraz filmy dla was z życia. A ja to spotkałem dotykając. Nigdy się z takim jeszcze problemem nie spotkałem. Co ja mam teraz robić? Przecież zborowi nie mogę tego powiedzieć. No przecież to jest bardzo intymna wiadomość, prawda? A więc zacząłem się z nią modlić. Wtajemniczyłem to w moją żonę. I wiecie, że stał się cud? Jezus ją uleczył. Uleczył ją. Zrozumiała swoją wartość. Zrozumiała, że to, co uczynił jej ojciec, rzeczywiście nie da się tego psychicznie naprawić, ani może nawet strat fizycznych. Ale Chrystus chce pokój dać jej sercu. Chce, aby odczuła pełną wartość, mimo że została, jak to mówimy językiem psychologii, zhańbiona. Ileż jest takich ludzi? Zagubionych. Może z rozbitych domów. Może nieraz w takiej klasie jak w Gorlicach. To było gdzieś 4 lata temu. Mam tu zanotowane. Radio Rzeszów. Wywiad. W pewnym liceum społecznym, czyli bardzo wysoko uposażonych ludzi, bo to kosztuje. Pewien chłopak po próbnej maturze popełnił samobójstwo. Pierwsza porażka życiowa, nie dał sobie rady. Komentarze w większości dziewczyn i kolegów z klasy. Podobne w treści. Nawet dobrze, że wcześniej zrezygnował. Nie dałby sobie rady w przyszłości. Po prostu przegrał przedbiegi. Życie eliminuje tego rodzaju okazy. Wyobrażacie sobie? Tak cyniczne wypowiedzi 18-latków? Pani redaktor nie wytrzymała tego, więc zmieniła temat, no bo jeszcze chyba nigdy nie słyszała takich cynicznych wypowiedzi. Zamiast współczuć, rozpłakać się, zamiast mieć wyrzuty sumienia, może mogliśmy go zatrzymać, może to była nasza wina, że czuł się taki no, samotny, pokonany, może mogliśmy mu dodać otuchy. No, przegrał przedbiegi, nie dałby sobie tak rady, dobrze zrezygnował wcześniej. Po co tam miał komuś jeszcze życie truć? Niesamowity. Chrześcijański kraj. Więc pani redaktor zadała inne pytanie. A kim byś chciała być? Jedna, druga, trzecia dziewczyna, podobne wypowiedzi. Bizneswoman. Języki, fajnisty dom. Odlotowy samochód. Szafę pełną ciuchów. W łazience pełno kosmetyków, jacuzzi. To mi starczy. Cynizm, wyrachowanie, brak podstawowych uczuć, jak empatia, czy utożsamienie się z tragedią, bólem drugiego. I można to skomentować, jak skomentowała pani redaktor. Nie wiem, czy wierząca, czy nie. Oto nowoczesne, drodzy państwo, przykazanie. Będziesz miłował tylko siebie samego. Koniec reportażu. Radio Rzeszów, gdzieś 4-6 lat temu, już nie pamiętam dokładnie. Lubię takie rzeczy notować. To jest, wiecie, przerażające. W jakim czasie przyszło nam dzisiaj żyć? Czyżby dla nas strata kogoś, kto jest kolegą, no koleżanką, była tylko jego osobistą porażką? A gdzie my? I do czego zmierzam? Możesz być w klasie, gdzie jest 30 osób i czuć się jak? Samotnie. Możesz być w zborze, gdzie jest 60 osób, 120 i być osobą jaką? Samotną. Możesz być w rodzinie, gdzie masz rodzeństwo, rodziców i czuć się samotnie. I dlatego, jeśli jesteś w takim stanie, wejdź na swoje drzewo sykomory i zapragnij spotkać się i spojrzeć na kogo? Na Jezusa. On cię tam odnajdzie. On powie
że Cię kocha. Pamiętaj, że Boże obietnice, o których czytamy ze Słowa Bożego, one są większe niż jakiekolwiek ma życiowe problemy. Pamiętaj również, że może ludzie zawodzą. Może nawet ja zawiodłem w Twoim życiu. I często zawodzimy. Ale Jezus nigdy Cię nie zawiedzie. Pamiętaj o tym. Zawsze jest w Twoim życiu wyjście. Nigdy nie ma czegoś, co byłoby już bez wyjścia i bez możliwości poprawy. Kilka cytatów. Soli Deo Gloria, SDG. Tak pisał zawsze Jan Sebastian Bach, gdy kończył jakikolwiek utwór na partyturze. W języku polskim tłumaczy się to jedynie Bogu chwała. My do dzisiaj fascynujemy się jego muzyką. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał Bacha, a szczególnie w wykonaniu muzyki organowej w kościele, to zrobił chyba grzech. Powinien udać się posłuchać. To jest niesamowita muzyka. Ale dlaczego ten człowiek taką muzykę komponował? Powiedzcie mi dlaczego. Proszę. Inni też zarabiali, a nie umieli tak. Ja myślę, że Bóg mu w tym pomagał. Wiecie dlaczego? Bo on to robił na jego chwałę. On wiedział, że ta mądrość, ta inspiracja, że to nie jest tylko kwestia jego zdolności, ale niech to służy innym, niech ta muzyka innym ludziom pomaga wzlecieć wyżej ponad szarość życia. Czyli można powiedzieć, że był człowiekiem na ten sposób, który studiujemy, dowarto ściewanym. I tą wartość w swoim życiu ujrzał jako wartość daru, który Bóg mu dał. Tak było, wiecie, w krajach protestanckich. Tak uczyli pastorzy przez kilkaset lat. Jesteś szewcem? To zrób te buty twojemu klientowi tak, jakbyś czynił dla Jezusa. Naprawiasz samochód? To napraw go tak, jakbyś to uczynił Jezusowi. To jest ta forma wartości. To jest nowe spojrzenie na nabożeństwo, na to, co Jezus nam daje. Tak naprawdę to chrześcijanin nie idzie na nabożeństwo w sobotę. Jak my to mówimy, prawda? Gdzie idziesz? No, na nabożeństwo, na zjazd młodzieży. Ale prawdziwy chrześcijanin idzie na nabożeństwo, na studia. Tam się uczy, odpowiednio zachowuje. Na nabożeństwo, gdy idzie do pracy, tam uczciwie pracuje. To jest prawdziwe nabożeństwo. To jest prawdziwy kontakt z Bogiem. Podsumowanie tej pierwszej części. Nie ja Ciebie, lecz Ty mnie wybrałeś, Panie mój. Choć znać nie chciałem Twoich dróg, do swoich mnie zawiodłeś stóp. Tak napisał bezimienny teolog. Jeśli jesteś w tunelu przygnębienia, idź w stronę światła. Kolejna myśl. Krocząc za Bogiem, gubimy rytm tego świata. Boży system wartości, droga młodzieży, którym mówi ta księga, to nie to, jaka jesteś piękna czy piękny, czy jakie masz wykształcenie. Nie zrozumcie mnie źle, że jestem przeciwko wykształceniu, bo to byłaby nadinterpretacja tego, co mówię. Jezusa nie interesuje to, jakie masz konto i gdzie mieszkasz, tylko Boży system wartości według tej księgi brzmi tak. Jaka jest Twoja miłość do Boga? Jaka jest Twoja miłość do ludzi? Jaki masz szacunek dla władzy? Czy jesteś nią Bożym? Jak wygląda Twoja samodyscyplina i samokontrola? To, co już mówiliśmy wczoraj, pokora ducha. To Boga interesuje. I te rzeczy eksponuje Słowo Boże, a dzisiaj zauważyliśmy, że o nich w ogóle się nie wspomina. W ogóle. Ludzie całkiem inaczej myślą, żyją i całkiem inaczej oceniają. W książce, którą tutaj mam, Ellen White, Życie mądre i szczęśliwe, znacie ją, na stronie 13 napisała autorka tak. Każdy wpływ, każdy nacisk może zadecydować o wyborze, który określi kierunek rozwoju dla doczesności i dla wieczności. Zło zaprasza młodzież.
Pokusy szatana są atrakcyjne i wabią niedoświadczonych. Szatan, posłuchajcie, co tu jest napisane, wita serdecznie każdego przybysza. A nam się wydawało, że ta serdeczność jest tylko z szyi i ust Jezusa, prawda? Nie, on się też bardzo cieszy. On bardzo chętnie wita ludzi, którzy ulegają tego rodzaju manipulacji i wybierają nie to, co w życiu należy. Popatrzmy przy końcu i będzie rozśpiewanie, przerwa na jeszcze jeden szczegół, później na inne. Dokładnie już będę mówił o manipulacjach. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział i komentarz Ellen White, 9-10 werset. To byłoby w tym pierwszej naszej odsłonie. Pierwszy list do Tymoteusza, apostoła Pawła, otwórzmy razem. 6 rozdział i werset 9-10. A ci, którzy chcą być bogaci, może nawet zadam pytanie, czy jest na tym miejscu ktoś, kto chce być biedny? Niech podniesie rękę. Nikt nie podniósł. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła. I w liczne, bezsensowne, szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzenie wszelkiego zła nie jest pieniądz, tak jak to niektórzy spłycają, ale miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Psalm 21, życie mądre i szczęśliwe. Nie pozwólmy, aby naszym życiem rządziło pragnienie bogactwa. Nie poddajmy się dyktaturze mody, zauważcie, manipulacji lub zwyczajów społeczeństwa. Jako wierzący musimy zwrócić uwagę większą na skromność i czystość obyczajów, zdrowe i wysokie wartości moralne. A tych pokus jako młodzi ludzie macie niesamowicie wiele. Gdy ja chodziłem do szkoły, mimo że był to czas socjalizmu, to w szkole nie było na przykład wigilii. A nie wiem, czy u was jest taki zwyczaj w Ustroniu, czy w innych miasteczkach, ale w Sandomierzu, w Sanoku, w Krośnie takie zwyczaje zapanowały już od paru lat, że dzieci przed wigilią, ten ostatni dzień, mają swoją wigilię. Swoją po prostu. Jak uczysz swoje dziecko? Mają Andrzejki, mają coraz to częściej dyskoteki, biżuterii. Pomyśl, co się z tobą dzieje? Dlaczego ulegasz tego rodzaju manipulacji? Na stronie 50-51, bo wiem, że są tutaj studenci. Polecam te przemyślenia. Życie mądre i szczęśliwe. Niesamowicie tu Ellen White pisze. Aż dziw bierze, że to, co napisała, widzimy na naszych oczach. Rzeczą straszną, faktem, który powinien wstrząsnąć sercami wszystkich rodziców, jest to, że wielu młodych ludzi, którzy zostali wysłani do szkół i na studia, w celu zdobycia wykształcenia i ukształtowania duchowej kultury, podlega złym, deprawującym wpływom, które odrywają ich od szlachetnych celów życiowych i są przyczyną zepsucia moralnego. Na skutek bliskich kontaktów z ludźmi niewierzącymi, którzy lubują się w przestępstwach, przekupstwach, grzesznych przyjemnościach, ci młodzi ludzie tracą swą prostolinijność, czystość, wiarę Boga, a także ducha samozaparcia i poświęcenia, które cnoty i chrześcijańscy rodzice zaszczepili im przez nauczanie, własny dobry przykład, gorące modlitwy oraz napominanie i czujność. Wiecie, jak ja bym chciał, żeby to był inny cytat? Że właśnie my, gdy tam idziemy, to nawracają się ludzie na uczelni, gdziekolwiek, gdzie jesteśmy. Oczywiście tak jest nie z wszystkimi, ale Ellen White widziała to zagrożenie. To zagrożenie, jak wielki wpływ mogą mieć ludzie na zewnątrz. Dlaczego nie jest odwrotnie, że nawracają tych, co z nimi studiują, tych, co z nimi się uczą? Dlatego, że na stronie 56-57 dalej Ellen White napisała tak. No w jej czasie jeszcze nie było komputerów i 120 kanałów, jak dzisiaj w telewizji. Ale już było zagrożenie, to ja sobie nie wyobrażam, co się dzisiaj dzieje.
Ja znam przypadki już 6 odejść z naszego kościoła. Przy 2 z płaczem ja uczestniczyłem, gdzie wyłączyliśmy osoby, które zakochały się w komputerze, pewnych internetowych, nazwijmy to, niemoralnych stronach. Niestety nie ma ich z nami dzisiaj. Posłuchajmy. Romanse, frywolne, podniecające opowiadania są w nie w mniejszym stopniu niebezpieczne i szkodliwe dla czytelnika. Autor może twierdzić, że dziełem swym uczy moralności lub dokonuje przeglądu zapatrywań religijnych. Jest to jednak często tylko dymna zasłona dla przemycenia głupich, bezwartościowych treści. Świat jest zalany powodzią książek, których liczne błędy są podane w pociągający, powabny sposób. Nieświadoma tego młodzież przyjmuje to jako prawdę, to co Biblia określa jednoznacznie jako fałsz czy grzech. Zaczyna kochać i cenić szachrajstwo, co oznacza ruinę dla ich dusz. Istnieje wiele prac napisanych w obronie rzeczy prawdziwych i dobrych w celu potępienia rzeczy złych. Niektóre z nich uczyniły wiele dobra, równocześnie jednak używamy w nich język i stosowne przykłady, jak i cała argumentacja stały się czymś w rodzaju pułapki. Zawierają one opinie, ilustracje, które podniecają wyobraźnię, budzą myśli i uczucia, które są niebezpieczne, szczególnie dla młodych. Pobudzona wyobraźnia rozbudowuje te obrazy, przez co zło jeszcze skuteczniej wnika do serc. Czytanie takich książek osłabia siłę umysłu i czyni go niezdolnym, posłuchajcie co tu pisze, do ćwiczeń duchowych. To jest niesamowite. Zabija także zainteresowanie Słowem Bożym, skutkiem czego rzeczy niebieskie znajdują się w ich myślach i mają w ich myślach niewiele miejsca. Umysł zajmujący się opisanymi w tych książkach scenami przemocy, nieczystości zwraca się w kierunku namiętności, których końcowym efektem jest grzech. 100 lat temu ktoś powie, pastorze, to dla dinozaurów. O, takie retro. Ellen White nie żyła na topie, nie wie, co jest. Taka była staroświecka, chodziła w długiej spódnicy, nie farbowała włosów. Co ona może nam tam powiedzieć? Ja tego nie mówię od siebie. Ja to mówię z komentarzy, z dyskusji z młodzieżą. Takie jest podejście dzisiaj do ducha proroczego, do rad dla ostatnich, dla zboru, w którym żyjemy. Czy ty też tak traktujesz te rady? Czy tak do nich podchodzisz? Czy tak je oceniasz? Tą książkę znać. Chrześcijański dom. Strona 110. Ze świeckiego punktu widzenia pieniądz jest potęgą. Jest tak dzisiaj czy nie? Jest. Masz pieniądze, masz władzę, zdrowie, wszystko. Nie masz, jesteś niczym. Z punktu widzenia zaś chrześcijańskiego, posłuchajmy co pisze Ellen White. Potęgą jest miłość, która obejmuje serce, czyli uczucia, emocje i rozum. To jest potęga, którą Bóg chciałby dokonać w twoim życiu. Strona 266. To dla was ratunek, młodzieży. To nie jest, żeby kogoś potępić, bo to nie jest moim celem, ale żeby was ratować. Bo wiem, że z wielu z was nie ma czasu i chęci, żeby te książki czytać. Różnie się usprawiedliwiacie, że dużo jest nauki, zajęć. Nie przeczę. No więc dlatego dzisiaj jest czas, żebym stanął i w duchu miłości coś wam powiedział, abyście się zatrzymali i opamiętali. Słuszne jest powiedzenie, z kim przestajesz, takim się stajesz. Młodzież nie dostrzega tego, jak bardzo dobór towarzystwa wpływa na jej charakter i opinię. Zwykle szuka się towarzystwa tych, co mają pokrewne upodobania i nawyki praktyki. Kto woli towarzystwo nieuków i występnych niż mądrych i dobrych, okazuje zły charakter. Upodobania i nawyki mogą początkowo różnić się zupełnie od upodobań i nawyków osób, z którymi chcecie się przyjaźnić. Lecz w miarę, jak obraca się wśród wybranej grupy ludzi, myśli i uczucia ulegają zmianie. Wyrzeka się prawych zasad i niepostrzeżenie, lecz niechybnie dostosowuje się do poziomu towarzyszy. Tak jak płynące wody przyjmują barwę gleby, przez którą przepływają, tak zasady i nawyki młodzieży nieodzownie zabarwiają się cechami charakteru tych, z którymi obcują. Oto jeden z dowodów. Zbór, w którym pracowałem, wspaniały człowiek, nieraz
zapowiadał moje kazania, prowadził szkołę sobotnią, lekcję. W pewnym momencie, gdy przyjeżdżam, nie ma go. Za miesiąc jestem, znowu go nie ma. Więc pytam rodziców, bo bardzo go lubiłem, zresztą mój imiennik, co się z nim stało. Płaczą, przyjdź bracie, sam się dowiesz. No więc przyjechałem po kazaniu i pytam, Krzysiu, co się dzieje? Pastorze, nie martw się, ja tak, wiesz, chwilowo nie chodzę, wiesz, bo to, to i to, ale ja mam fajną dziewczynę, wiesz, nawracam ją. Mówię do niego, a czy czasem nie jest to odwrotnie? Pastor, spoko, nie martw się, wszystko jest w porządku. Ja mówię, Krzysiu, chyba nie jest wszystko w porządku, bo ja już trzeci raz jestem co miesiąc i nie macie, ja pytałem się, że nie tylko w ten sabat, co ja jestem, bo myślałem, że mnie unikasz, ale w ogóle już przestałeś chodzić. Wiesz, to jest tak krótki okres, to tak się jeszcze, wiesz, waham, ale ona już mi obiecała, że jeszcze tam parę tygodni i pójdzie ze mną do zboru. Później mnie przeniesiono. Krzysiu już nie jest adwentystą dnia siódmego. A mówił do mnie, spoko, nie martw się, wszystko jest w porządku. Czy Ellen White ma rację, czy nie? Czy jest staroświecka? Ocencie sami. Czy ktoś z nas byłby w stanie powiedzieć, że ja, pastorze, jestem na to jednak niepodatny, ja sobie dam radę i obojętnie, czy będę więcej przebywał w świeckim towarzystwie niż Bożym, mnie to nie przenika. Czy jesteś w stanie dzisiaj tak powiedzieć? Bo nawet gdy tak pomyślisz, to jest przeciwnik zbawienia, który takie zrobi sytuację, że tak się stanie. Nikt z nas, łącznie z tym, który do was przemawia, nie ma takiej mocy i siły wiary, żeby temu nie ulec. Więc o co nas prosi Bóg? O to, żebyście jak najczęściej przebywali razem. Nie tylko z okazji takich zjazdów, ale razem chodzili na basen, razem pływali, razem jeździli na rowerach, chodzili w góry, jak najwięcej rozmawiali. Abyście po prostu, nie chodzi o to, że mamy stworzyć getto jakieś, bo ktoś może powiedzieć, no przyjechał Szema i mówił, że getto robimy. Różnie ludzie słuchają tego, co mówię, bo chcą nieraz słyszeć to, co chcą. Ja nic o takim czymś nie mówię. Ale czy nie byłby czas, żebyście oprócz sabatu częściej się zaczęli spotykać? Jako młodzi ludzie, jako w średnim wieku dorośli? Inaczej, bracia i siostry, presja świeckości, presja tego świeckiego telewizora, komputera, czegokolwiek, prasy, tak nas dominuje, że nawet nie będziemy wiedzieli, gdzie dzisiaj jesteśmy. I że nagle to, co mówi Izajasz, co było dobrem, nazwiemy złym, co było światłem, ciemnością i odwrotnie. My zawsze punktowaliśmy, mówiliśmy, to ci ludzie z zewnątrz tak powiedzą. A ja zauważam, że to się dzieje w naszych zborach. Spytacie, jaki mam dowód? To, co powiem, to nie jest cel, aby kogoś obrazić, jeszcze raz mówię, tylko mówię to z bólem serca. Widziałem w czasie swojego kazania i później płakałem, jak jechałem, ludzi, którzy potrafili młodych obcinać paznokcie. Widziałem dziesiątki młodych ludzi, którzy na nabożeństwa nie zabierają śpiewników, Biblii, ani lekcji, ani darów. Widzę coraz to więcej młodych ludzi, którzy ubierają się do zboru jak na boisko. I czy mnie lubicie, czy nie, muszę o tym powiedzieć, że zasmucacie nie tylko kaznodziei, ale Jezusa Chrystusa. Dlatego, że wielu uwierzyło, że wystarczy tylko ten wewnętrzny kontakt z Bogiem. Wystarczy, że powiesz Jezusowi, kocham Cię, a to, co wszystko zewnętrzne, to jest nieważne już. I wielu w to uwierzyło i stało się to, co się stało. Świat przestaje się malować i ozdabiać, a w zborze nadrabiamy zaległości. Zaczyna coraz to częściej chodzić na siłownię, na basen i zdrowo się odżywiać, a my siedzimy przed telewizorem, komputerem i wcinamy chipsy, Coca-Colą popijamy, jemy cukierki. Jeśli tak nie jest, przepraszam. Ale coraz to częściej tak się zdarzy. Ludzie w świecie coraz to bardziej zaczynają się integrować, scalać i tak dalej, a my zaczynamy się jakby rozpraszać. Mówiąc, ten mi się nie podoba, na tego pastora przyjdę, na tego nie, do tego starszego zboru mam pretensje, a ten brat mi się nie podoba, a ta siostra, jak prowadzi szkołę sobotnią,
to nic, to jest zero. Takie słyszę głosy. Ale ja zawsze pytam tych, którzy tak mówią, a co ty zrobiłeś dla tego zboru? Co ty zrobiłeś w tym zborze? Jeśli potrafisz tak konstruktywnie krytykować, co ty zrobiłeś, co wniosłeś do naszego ludu Bożego? Kim jesteś? Może tym, o kim mówi to przysłowie. Łódka bez steru. Jeśli twoim sterem nie jest Chrystus, to inaczej człowiek bez charakteru. Tego Bożego. Tego, który był w przemianie Zacheusza, o którym mówiliśmy. Tego, który spotkał Jezusa. Tego, który zapragnął swoje życie zmienić i je zmienił. Jezus Chrystus dzisiaj ciebie pyta, czy jesteś w stanie całkowicie nareszcie mu się oddać? Czy może nadal mówisz, jak już powiedziałem, do południa, jakoś tam będzie? Czy nadal się żywisz tego rodzaju koncepcją? Czy wprowadzasz Jezusa do swojego domu? Ja proponuję ci to drugie wyjście. Proponuję, abyś nareszcie przewartościował coś w życiu i zadał sobie dzisiaj pytanie, po co jestem, po co żyję, co ja tutaj robię, jaki jest cel mojego życia, sens, i żebyś nareszcie zrozumiał, że Jezus cię kocha. Ostatnie doświadczenie, a później w drugiej części już typowe manipulacje. A jeśli nam starczy czasu, jak nie dzisiaj, to jutro, jakie są formy obrony przed manipulacjami. Autentyczne zdarzenie. Ktoś nazywał kogoś w dzieciństwie żółwiem. Dlaczego takie przezwisko? Dzieci też potrafią być okrutne. Ponieważ było to dziecko po operacji plastycznej twarzy i wargi, dzisiaj jest dorosłym mężczyzną i nie może się psychicznie pozbierać. Nie może. Dlatego, że przez całe życie, dzieciństwo, młody wiek, mówiono mu, że jest żółwiem. Ja miałem podobne doświadczenia w szkole podstawowej. Z tym, że babcia chyba mnie przed tym uchroniła. Gdy byłem malutki, prosiła mnie, żeby się przyjaźnić z kimś, kto jest bardzo biedny. Zaprzyjaźniłem się, pamiętam, miał na imię Paulinek, 9 dzieci, rodzina, alkohol. I babcia prosiła mnie, żebym go zaprosił. On się nieraz umył u nas, zjadł obiad. I babcia powiedziała, teraz pójdziesz do szafy. Po co? No podarujesz mu jakieś spodenki, koszulkę. No na początku miałem taki mały bunt w sercu, przecież to moje spodenki, koszulkę. A czemu babcia mam to zrobić? Bo Jezus powiedział, żeby się dzielić. I tak robiłem. A później babcia, gdy szliśmy ulicami do kościoła, gdy nieraz widziałem kogoś na wózku, czy jakiegoś starszego człowieka kulejącego, mówię, o babciu, kutar noga idzie. A babcia mówi, a co ty mówisz? Już tak powiedziałem, ciszej, kutar noga. To nie jest kutar noga. To jest chory człowiek. Ty też możesz zachorować. Jezus mówi, żeby się z takich ludzi nie śmiać. A później ktoś na wózku był sparaliżowany i mówi, o babciu, paralityk, o, siedzi. Babcia mówi, co ty mówisz? Ten człowiek zachorował, może miał wypadek, nie obrażaj go. Może to się i tobie przydarzyć w życiu. Pomyśl, jak się będziesz czuł, gdy takie słowa usłyszysz. I tak mnie babcia wychowywała i bardzo jestem wdzięczny. I w modlitwie, o której wam mówiłem do południa, to doświadczeniu, podziękowałem babci za to. Dlatego, że gdy chodziłem do szkoły podstawowej, jeden z moich kolegów miał wypadek i w czasie złożenia noga stała się o kilka centymetrów krótsza. Wtedy było to bardzo inwazja taka wielka. Teraz inaczej się to już leczy. Chodził aż do 8 klasy szkoły podstawowej, czyli chyba 4 czy 6 lat, jak pamiętam, z takimi szynami na zewnątrz. Nie mógł z nami jeździć na rowerze, nie mógł z nami kopać piłkę, nie mógł chodzić na drzewo, nie mógł pływać, nic. I większość kolegów przeżywała go albo kuter noga, albo kulawiec, jeszcze inaczej. A ja zawsze stawałem koło niego i mówiłem, nie, to jest mój kolega i nie macie go zaczepiać, bo was bije.
Nieraz mi się udało go obronić, a nieraz ja dostałem. Bo jak było więcej, to nie miałem szans. Ale tego mnie nauczyła babcia. A tak naprawdę to Chrystus nauczył tego babci, a później ona mnie. Bo to jest prawidłowa rzecz, że my nie możemy kimś pomiatać, poniżać z tego tytułu, że uległ wypadkowi, czy urodził się zdeformowany, czy nie jest taki piękny, jak my sobie to wyobrażamy, czy może super wykształcony i tak dalej. Nie wolno nam tego rodzaju ludźmi poniżać. I gdy ten kolega po 8 klasie miał ściągniętą tą szynę, uściskał mnie, wycałował i mówił: Krzysztof, ty byłeś w najciężejszych chwilach mojego życia. Mi nieraz nie chciało się nawet żyć, gdy wszyscy mnie wytykali palcem, śmiali się ze mnie i kuternoga, przecież ja mam imię, nazywam się Andrzej, a nie tak. Mówię: Andrzeju, to nie była moja zasługa, to babcia mnie tego nauczyła. Jeszcze nie mówiłem wtedy, że to Jezus, no bo ja, wiecie, tego nie rozumiałem, no tak mnie babcia nauczyła, tak robiłem. Ale jego podziękowanie, wiecie, jego łzy i jego przyjaźń była dla mnie, wiecie, największą zapłatą. Że pomogłem mu przez te kilka lat, żeby czuł się człowiekiem dowartościowanym i nie wyobrażacie sobie, jak to wpływa na całe późniejsze dorosłe życie. Gdyby ten, którego przezywano żółwiem, też spotkał takiego kolegę czy koleżankę i też mu ktoś powiedział i współczuł, też go bronił, czy tłumaczył klasie, że to operacja plastyczna wargi i twarzy, być może nie byłby człowiekiem, który jako dorosły znalazł się na oddziale psychiatrycznym i do dzisiaj się nie umie pozbierać. Nie wyobrażacie sobie, jak te manipulacje niszczą miliony ludzi na świecie. Jeśli 80% ludzi jest niedowartościowanych, to pomyślcie, jak wiele miliardów ludzi potrzebuje spotkania z kim? Z Jezusem. Jak potrzebuje wejść na drzewo i się z Nim spotkać. To nie są miliony. To są miliardy. Miliardy ludzi niedowartościowanych, zagubionych. Może byłby czas, abyśmy po tym naszym rozmyślaniu i późniejszym zadzwonili do nich, napisali, czy jak jest okazja, bliżej podeszli i powiedzieli: kocham cię, lubię. Mówcie to często swoim rodzicom. Mówcie. Mówcie to często też swoim dzieciom. Małżonkowie, bez względu na wiek, nawet gdy masz, bracie, jak powiedziałeś, 91 lat. Kiedy ostatnio mówiłeś żonie, że ją kochasz? Bracie Lazar. Kiedy mówiłeś ostatnio żonie, że ją kochasz? On nie jest przygotowany, przepraszam. No, chciałem to skomentować, ale ugryzłem się w język. Stara natura się odezwała. Bracie Lazar, kiedy ostatnio mówiłeś żonie, że ją kochasz? Aha, bo od 70 lat nie zmieniłeś zdania, tak jej mówisz, tak? Tak. To tak jak ktoś w tej anegdotce mówi, że gdyby zmienił brat Lazar zdanie, że ją nie kocha, to by jej to powiedział, prawda? Bracia i siostry, ale my tego potrzebujemy. Nawet roślinki lepiej rosną, gdy się je dotyka, gdy się do nich czule mówi. Nie zaprzestajmy mówić słów: kocham, cieszę się, że jestem, szanuję cię, lubię cię, fajnie, że jesteś. Mówmy to jak najczęściej. I wtedy zauważymy, że jesteśmy potrzebni. Miejmy ten piękny zwyczaj, który był w wielu zborach i jest jeszcze praktykowany, że ludzie się nawzajem witają, cieszą. To jest piękny zwyczaj, bo każdy czuje swoją wartość, prawda? Że ktoś czy komuś zależy. Miejmy ten cudowny zwyczaj, który kiedyś był w naszych zborach, że jak byli diakoni i zauważyli, że kogoś nie ma na nabożeństwie, to zaraz się pytali rodziny czy kogoś, a jak nie dało się, no to zadzwonili czy odwiedzili i zapytali się, co się z tobą stało. To jest, wiecie, piękny zwyczaj. Ja kiedyś zachorowałem w Bielsku-Białej na ospę, gdy pracowałem w szpitalu, miałem 2 wyrzuty, więc w sumie miesiąc prawie leżałem. Wiecie, jak się bardzo cieszyłem, gdy moja diakonka czy koledzy, nauczyciele czy inni z młodzieży przychodzili odwiedzić mnie. To było wspaniałe. To powiedzieli mi, kto miał kazanie, jak było. Czułem po prostu jakąś więź z tym zborem, a czułbym się fatalnie, gdyby przez miesiąc nikt mnie nie odwiedził. To jest właśnie dowód tego, że tak bardzo nam tego potrzeba. Niech Bóg nas prowadzi i da nam wyzwolenie i aby każdy z nas odczuł dotyk Jego miłości. I aby każdy z nas odczuł
że Bóg zna nasze imię, problemy, kłopoty, nasze nierozwiązane jeszcze sytuacje, nasze może rozterki, nasze może zagubienie, troski. Oddajmy je dzisiaj Jezusowi. On o to was prosi. On patrzy na drzewo i mówi: zejdź. Chcę dzisiaj być w twoim domu. Chcę, żebyś odczuł moją obecność w twoim życiu. Czy zezwolisz na to? Czy pobiegniesz pośpiesznie i powiesz: Jezu, otwarte drzwi, wejdź? On na to ciągle czeka i dałby Bóg, żeby od dzisiaj miał tą radość, że jest w twoim sercu i życiu. Amen.